Te radosne odgłosy, które być może słyszą Państwo za moimi plecami, to nie przypadek. Tu naprawdę jest głośno i dobrze. Przed chwilą wystartowała kolejna, szósta już edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Dzisiaj i jutro zapraszam wszystkich na dziedziniec Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Zapewniamy moc atrakcji. Każdy znajdzie coś dla siebie, zaśpiewamy razem Ody do Radości, więc bawmy się i cieszmy wspólnie na wspólnej. Obchodzona właśnie już 15. rocznica naszej akcesji do Unii Europejskiej zbiegła się w czasie z dobrymi wiadomościami, jakie dotarły do nas w tym tygodniu z Brukseli. Komisja Europejska podniosła prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski na najbliższe 2 lata. Tylko w tym roku nasz PKB ma wynieść nie jak jeszcze w lutym szacowano 3,5%, ale aż 4,2%. Mamy jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w Unii Europejskiej, a niewykluczone, że podczas kolejnej rewizji Komisja podniesie jeszcze prognozę naszego wzrostu. Ale to nie koniec dobrych wiadomości w tym tygodniu. Na koniec kwietnia stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w Polsce 5,6%, osiągając w ten sposób rekordowo niski, nienotowany od początku lat 90. poziom. Naprawdę jest więc co świętować, a to wszystko zawdzięczamy tyleż mądremu wykorzystaniu funduszy europejskich, co przede wszystkim pracowitości i kreatywności naszych rodaków. Dziękuję Wam za to.